Witam. Kolejny już i tak ostatniej części z Helma. Zrobiłem analizę tego, co można w Helmie jeszcze się nauczyć i w sumie bez znajomości YAMLa to niczego się nie da zrobić w Helmie. Trzeba po prostu przysiąść i się poduczyć, dlatego dzisiaj jeszcze raz omówimy, jak tak podsumujemy to, co się działo w Helmie. No nie ma tych lekcji dużo, no ale i temat nie jest taki, na którym można spędzić więcej czasu. Mamy czarty. Czarty to są definicje naszych, można powiedzieć, instalacji, naszej konfiguracji instalacji. I właśnie te czarty nam definiują to, w jaki sposób, co i w jaki sposób będziemy deployować, instalować na Kubernetesa. No dobra, to przejdźmy sobie do tego, co się w czarcie, no w podsumowaniu. Vim chart.yaml. No i co? I musimy podać API version. Zrobię sobie dev v1. Dobra. Nazwa. No i tam różne sources, dependencies można podać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My podamy sobie jedną dependencję. Jeszcze sobie wersję musimy wpisać. I to będzie 0.0.1. To, co jest najważniejsze. App version 0.0.1. To jest wersja naszego czarta, to jest wersja naszej aplikacji. Jeżeli czarty idą równo z aplikacją, no to mamy tak, jeżeli nie idą, no to aplikacja będzie się inkrementowała szybciej. No dobra. Mamy komendę helm template do sprawdzenia czartów. Metadata name. Oczywiście, bo ja dodałem names. To jest do sprawdzenia czartów. Jak to wygląda? Mamy katalog templates i w katalogu templates możemy sobie dodać na przykład naszego, nie wiem, jakiś tam deployment, ale żeby nie było za długo, to dodamy sobie secret. No to tutaj już obiekty kubernetesowe się dodaje. API version v1 to już jest z sekretu kind secret, sorry, secret manifest kubernetesowy metadata i tutaj zrobimy sobie name i teraz zmienne dla przypomnienia dwukropek. Zmienne dla przypomnienia. Values name. Dalej data. I jakiś secret sobie stworzymy. Na przykład to będzie tak for range. I może sobie zrobimy tak, że zrobimy sobie tutaj tu YAML. Tu YAML i teraz tylko tak. Tu YAML. Czy to nam się uda?
Możemy spróbować w ten sposób. Możemy spróbować to jam i zrobimy values dot i będą threads. No ale czy to pójdzie? No, to nie pójdzie tak. Nie możemy sobie dodać tutaj automatycznie. Dobra. Secrets. No i dobra, i tyle. Teraz sobie piszemy. I teraz będzie tak. Name. A i tutaj możemy sobie wykorzystać te zmienne globalne, czyli chart release. I secrets to będzie na przykład A będzie się równało B, tylko że musimy sobie zrobić tak. Sekrety, przypominam, muszą być zabazowane. I ta. To tak dla samego siebie. Dobra. No i co? I sprawdzamy teraz z naszym template'em, czy to się udało. Map interface. No to się nie uda nasz tutaj. No dobra. Tutaj się nie uda. No i mamy. Test deploy mamy. A. No tak, to przecież nie pójdzie. Jeszcze widzicie. No to tak wygląda. No gdzie to jest? Jeszcze trzeba sobie zrobić 4. No tak. No i teraz tak, bo to inny. Inny. I oczywiście funkcję zapomniałem. O, no już widzicie, no się zapomina człowiekowi, nie? No, działa. A, za dużo nawet. Czyli tak. Funkcja, wywołałem funkcję budowaną tu jam i dodałem o, dwie spacje, czyli najpiękniej, no i to tak wygląda, nie? No i to by było tyle na podsumowaniu. Jeszcze powiem tyle, że teraz jakbyśmy sobie dodali kolejny katalog na przykład i tutaj w czarcach zrobili tak samo. To i zrobili Vim
To mamy tak zwane subcharty. No oczywiście tam unpacking charts, ale to są subcharty i w ten sposób się tam tworzy te zadania. I tak to wygląda. To by było na tyle. Co warto się uczyć teraz? Struktura YAML-a to jest podstawa, bo wszystko opiera się na YAML-u, no i warto się zapoznać z tym, jakie są resursy na Kubernetesie, no ale to już kubernetesowe. Kubernetesowy kurs. Zapraszam. No i to by było tyle na temat Helma. Więcej rzeczy zaawansowanych z Helmem. Jak bardziej dynamicznie pisać te czarty, to już na zaawansowanej części. Może po nowym roku zrobimy coś innego, bo już mam zmonetyzowany kanał. To może zrobimy zamiast dopłat, zrobimy dla wspierających zaawansowaną część. No zobaczymy. Zobaczymy. Na razie kończę kursy, które mam zaczęte dla części ludzi. No i zobaczymy, co dalej. Kolejny temat, troszkę lepszy. Kolejny temat, już wchodzimy w CI/CD i zaczynamy przygodę z budowaniem aplikacji i z deploymentem. No to nam zajmie troszkę więcej. Przez okres teraz świąteczny i po świętach filmów może być troszkę mniej albo większe odstępy z tego względu, że na 3 miesiące wybywam z kraju i mogę mieć troszkę problemy z nagrywaniem, no ale postaram się zawsze coś tam wrzucić. Dla zainteresowanych będzie link do drugiego kanału. Jak ktoś będzie chciał pooglądać, to zapraszam, w języku angielskim będzie to prowadzone. I po części w tym języku, w kraju, w którym jadę. To by było na tyle. Jeżeli bym się z kimś nie widział, jeżeli ktoś by mnie nie widział, to znaczy mnie nie zobaczycie, ale ktoś by mnie nie słyszał, to życzę wesołych świąt i najlepszego w nowym roku. I do zobaczenia na kolejnym filmie.